Sperniasz. O ty kurwo jebana, zajebałaś wino, zaraz poskarżę to kierownikowi Biedronki. Co to za chujowe produkty z masą emulgatorów i substancji konserwujących? Jebać sperniarzy sperniących do julek, jebać kukoldów będących pod butem, jebać betabankomaty, które utrzymują księżniczki przeskakujące z jednego bolca na drugi, jebać ich w kręgosłup, jebać polki pisane przez zero, które wymagają 1,80 m wzrostu stałej pracy, bo liczą kurwy, że będziesz je utrzymywał, jebać feminazistki psujące wartości normalnej rodziny. Robimy napad na spożywczak, dosyć kurwa tego lewackiego jebania o prawach kobiety, w chuju mamy wasze prawa i mieliśmy od zawsze, a ci co się z nami nie zgadzają, niech giną i zaćosperniony cipy polkone po pałach mokewe. Co ty chuju odpierdalasz? Zaraz ci pierdolne serią z glocka pedalarzu, zajebane. A ty głupia babo, zaraz oberwiesz kutasem w czoło, a ty dziadu sieć na miejscu. Ale jestem popierdolony. Jestem łysym chujem, tralalala. Nauka migowego. Wracając do tematów, w związku z modą napływającą z zachodu mężczyzna traci jakiekolwiek prawa i wartości. Obecnie panuje moda na bycie kukoldem i spermochlipem. Mężczyźni, bądźcie normalni, nie dajcie atencji julkom, bo robią to tylko spermiarze bez kręgosłupa moralnego i bez własnej wartości, myśląc, że w ten sposób zaufają, a to nie jest prawda. Podnosicie ego polkom, a potem kurwy zawyżają wymagania. Co za chujowe żarcie. Wszędzie gdzie się nie ruszysz, są szmaty roszczeniowe. Sperniasz. Apel do wszystkich, bądźcie kurwa normalni. Nie dajcie kurwom atencji. Pozdro 600 BMW.